Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny nas w studiu Radia Istebna i kolejny gość, Piotrek Kilia. Witam Cię serdecznie. Cześć Józku, witam wszystkich. Piotrek, no jak Cię opisać? Aktywista, pisarz, podróżnik, pirat, dyplomata? No jeszcze łowca przygód i w sumie. Tak, dość bogaty jest zbiór Twoich zainteresowań. A Twoje spotkanie w Radiu Istebna jest spowodowane tym, że niedawno wróciłeś z głównego szlaku beskidzkiego i to jest... Prawie 500 kilometrów pokonałeś, nie? Niektórzy mówią, że nawet 520, ale jest kilka wersji. Jest 496, 520, nawet chyba gdzieś 550 było, ale no jakieś ponad 500. To. Ponad 500, no to no właśnie. No i chciałbym na początku o tym porozmawiać. A wszystko to w ramach tego, że z racji tej, że mamy 400 lat powstania wsi Istebna, zapraszam właśnie ludzi z Istebny, żeby pokazać, że 400 lat przyszli tutaj pierwsi osadnicy, a po nich następni, ich potomkowie, można tak rzec, robią to, co robią, właśnie fajne rzeczy. No więc do tych fajnych rzeczy wracając, do Twoich przygód i pasji, no to co Cię skłoniło, żeby, bo sam szedłeś, tak, żeby się zebrać i pójść? To też było trochę związane z tym, jaka jest ta sytuacja, te wszystkie obostrzenia, pandemie. No, tutaj w okolicy większość osób żyje z turystyki, jakby nie patrzeć. Dlatego pomyślałem, że fajnie by było zrobić coś, żeby tak wesprzeć ludzi mentalnie przynajmniej. No. Coś można zrobić, mimo że nie można nic. Dokładnie. Nawet właśnie zastanawiałem się, co mogę zrobić. Mhm. I pomyślałem sobie, że fajnie by było przejść ten główny szlak beskidzki. No i przy okazji zrobić to w jakiś tam sposób, w który nikt wcześniej nie próbował. Czyli z budżetem 100 zł. Mówi się, że to powinien być taki dzienny budżet między 50 a 100 zł na Głównym Szlaku Beskidzkim. A ty tak rozciągnąłeś to na 19 czy na ile? Na 19. No to dosyć pojemny ten. Ale co, nie przekroczyłeś tego budżetu? No, zmieściłem się w 8,60. Musiałem kupić bilet do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Aha, i to ci zaważyło na budżecie mocno. No, tak to no dobra, ale to jedzenie miałeś z sobą, wszystko miałeś... Tak, to znaczy to, ile się zmieściło do plecaka, to wziąłem ze sobą, a później generalnie spotykałem ludzi na szlaku. I no właśnie, a dużo było ludzi na szlaku? Zależy od dnia. Czasami szedłem 4 dni i nie spotkałem nikogo. Bo ty szedłeś główny, ale to oni szli w tych fragmentach szlaku, gdzie tam się łączyło z tym głównym. No i powiedz mi taką najtrudniejszą chwilę na tym szlaku. Pierwszy tydzień szedłem po pas w śniegu i praktycznie ciężko było w ogóle. Ciężko się szło. Czasami miałem taki dzień, że zrobiłem 12 km przez cały dzień. Aha. Czasami też nie myślałeś wrócić? Myślałem, ale jak już wyszedłem, to tak głupio było wrócić. Na początku, nie? Jak pierwszy tydzień mówimy, to faktycznie. No i co? Ale później już było, pogoda się poprawiła, chociaż nie jest ta pogoda za drugi bardzo. Tydzień też był kiepski, po kolana w błocie. A trzeci to był co było śmiało. Łatwiejsze, śnieg czy błoto? Chyba śnieg, mimo wszystko. Chociaż nie miałem stóp tutów, też buty miałem takie troszkę bardziej wiosenno-jesienne, nie do końca zimowe. A, czyli taki hardkorowy wymarsz. No dobra, ale to był masz jakiś większy projekt z tym związany, czy to była taka jednorazowa akcja? To była jednorazowa akcja. A tak w ogóle poza tym, bo ty dość szeroko działasz, w sensie podróżujesz, no bo i kontynenty zmieniasz. I jakie są plany? Jakie masz plany? Czy masz dalej plany podróżowania po świecie? Mam taki projekt. Roboczo go nazwałem Ostatni Pielgrzym, najniebezpieczniejsza miejsca kultu chrześcijańskiego. Ale pod jakim względem najbardziej niebezpieczne? W sensie... to było tak, bo to jest część dłuższej historii, ale generalnie leciałem do Wenezueli na początku pandemii i utknąłem w Portugalii. Tak nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, granice poza BKD, pandemia. To po prostu wziąłem plecak i poszedłem przed siebie. Szedłem, chciałem zrobić tą drogę Camino de Santiago, pielgrzymkę świętego Jakuba. Ale Hiszpania zamknęła granicę, a w Portugalii to jest problem, bo generalnie z każdej strony jest Hiszpania. No ale dotarłem do Fatimy po tygodniu wędrówki i tam zobaczyłem ten pusty plac przed sanktuarium. I tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było odwiedzić wszystkie takie miejsca pielgrzymkowe, które są też w ciężko dostępnych, czasami niebezpiecznych miejscach. Czy nie takie bardzo znane, uczęszczane, tylko takie
Trochę trudniej dostępne, tak? No, jakby nie patrzeć, niektóre są znane. Na przykład w zeszłym roku byłem w Meksyku, w sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe. Mm-hmm. To jest w sobie najpopularniejszym takim miejscem. 12 milionów pielgrzymów rocznie. No to już są masy. No. Ale to no ile tych punktów, ile masz tych miejsc? W tym roku chciałbym polecieć do Ameryki Południowej. Mm. Tam na przykład jest w Brazylii sanktuarium w Aparecidzie. To jest właśnie największe, ogromne sanktuarium. Rocznie odwiedza je 10 milionów pielgrzymów. To faktycznie. No ale dobrze, no to bierzesz takie miejsca, to Ameryka, tu w Europie? W Europie. To znaczy... Czy ciasna Europa jest dla Ciebie? Byłem w Portugalii, ale Portugalia nie jest taka niebezpieczna. Mm. Myślałem najbliżej nad Izraelem. To już Bliski Wschód, przy okazji odwiedzić tam ościenne państwa, Irak, Syria. To już są dość takie niebezpieczne. Wyzwanie takie dość konkretne. No właśnie, i to jest na następne lata jak gdyby projekt, czy no coś tak, więcej? Myślę, że 2-3 lata mi to zajmie wszystko. Aha. Chciałbym też napisać o tym książkę, o takim samym tytule, Ostatni Pielgrzym. No tak, bo ty piszesz też, no wiadomo, i opisujesz te swoje przeżycia, ale powiedz mi, no bo to nie jest jedyna jak gdyby twoja działalność i zainteresowanie. Co cię jeszcze ciągnie? To można powiedzieć dużo rzeczy, ja wiem, ale sporo tego. Poza pisaniem i podróżami też taka działalność społeczna, trochę się udzielam. W poprzednich wyborach brałem udział czynny. I równocześnie bierny, bo można było na mnie zagłosować. Tak. Razem z młodymi działaczami ze Śląska Cieszyńskiego założyliśmy taki komitet Łodzi dla powiatu. No właśnie, ale co? Dalej to tam chacie do przodu. Jakoś to kula. No, zdobyliśmy 11% głosów, co w ogóle... No, komitet założony 2 miesiące przed wyborami, złożony z samych młodych ludzi. Ja akurat byłem świeżo po powrocie z Jamajki, to na kampanię miałem 300 zł. No i udało się jakoś tam. Aha, no to super. Uzyskać fajny wynik. Wymyśliliście taki sposób na kampanię, że się przełożyło to na 11% poparcie. Tak, ja jednocześnie niestety przez tą metodę przeliczania dostaliśmy tylko jednego radnego. Mhm. Ale planuję udział w kolejnych wyborach. Czyli aktywnie lokalnie i aktywnie po świecie. No dokładnie. Można to połączyć. No. No tak, połączyć, no, ale jak ciebie więcej nie ma, czy niż jesteś, to teraz będzie trudniej z tym. Będziesz musiał pewne rzeczy potem wybrać bardziej, nie? Czy jak to myślisz? No. Niektóre rzeczy raczej są nawet takie połączone. Na przykład organizujemy w Wiśle Beskidzki Festiwal Podróżników. Już w tym roku będzie trzecia edycja. No, fakt, że organizacje będą musiały trochę zdalnie nadzorować. No właśnie. Ale to mamy Facebooki, Instagramy, Messengery. Teraz technika jest taka, że można z każdego zakątka Ziemi w zasadzie. No, jak ten Starlink jeszcze nam podłączył ten internet kosmiczny, no to już w ogóle będzie łączność z każdego miejsca na świecie. Ale no dobra, no to fajnie. No dobra, powiedzieliśmy o tych złych miejscach, znaczy złych, tych trudnych chwilach, a takie najbardziej takie przyjemne, sympatyczne na szlaku beskidzkim. Już teraz zaś wracam do szlaku. Dojście do końca, tak? To dojście do końca było fajne. Bo jeszcze można dopowiedzieć, że ten szlak zaczyna się w Ustroniu. W Ustroniu. I biegnie też, kończy się w Wołosatem, albo można też w drugą stronę iść. Ale biegnie też przez Trójwieś. Mianowicie przez Kubalonkę, Szalculę, Stecówkę. Poczekaj, ty z Ustronia, to w jeden dzień tu minąłeś i stąd. No, do Stecówki, tak, 37 km. I tam trzeba na tą równicę wejść, później Czantorię. No tak, na Kubalonkę i Stecówkę. No, ale mało kto wie, że w ogóle przez Trójwieś biegnie najdłuższy szlak w Polsce. No. I sporo ludzi tam daje sobie za punkt honoru, żeby go przejść. Z takich, którzy chodzą po szlakach, no wiadomo, że taki Kowalski, który włącza komputer i telewizor, to raczej nie pójdzie. No. Dobra, no ale Piotr, no fajnie. Skąd się biorą u ciebie, skąd ta pasja się wzięła? Samo przyszło to już od wczesnych lat? Znaczy, jeśli chodzi o podróże, to tak, to generalnie przyszło samo. Poznałem wiele osób, które też podróżuje. A to na studiach, czy jeszcze wcześniej? To już była taka końcówka liceum, początek studiów, ten przełom. No a taka działalność społeczna, no to już wcześniej, dużo wcześniej. Ja też byłem przez kilka lat ministrantem w Istebnej.
Rodzice mają, prowadzą klub narciarski, tak. MKS Tuj Wieś Beskidzka, chrzestni znowu w MKS-ie działają. Generalnie cały czas gdzieś ten sport, organizacja. Pamiętam, że za dzieciaka jeszcze często pomagałem przy organizacji festynów, bo pod skocznią te kluby narciarskie organizowały festyny, żeby tam zarobić na jakieś wyjazdy dla sportowców, też na Kubolące dużo eventów. No i tak jakoś wciągnąłeś się w to. Wciągnąłem się. No później na studiach też działałem dużo, też organizowałem. No dobrze, ale później się wzięło bardziej w tak właśnie tą działalność już społeczną, bardziej w politykę, że tak powiem, lokalną, nie? No to tak. Przyszło samo jak gdyby, czy było to z czymś tam zainspirowane? No, też studiowałem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Tam dużo osób też angażowało się lokalnie. Tam między innymi poznałem znajomych, z którymi założyliśmy komitet tutaj na Śląsku Cieszyńskim. I tak po prostu przez znajomych trochę się bardziej w to wszystko wkręciłem. A też tam zawsze akurat dom dla mnie był ważny, więc nawet jak nie mieszkałem tutaj, tam, jak gdzieś wyjeżdżam, no to śledzę, co się dzieje. No i... Serducho zawsze bije tutaj w Wroniach. No właśnie, serducho w Wroniach, a ty teraz gdzie wybierasz się? Teraz akurat dobrze, że się udało nam spotkać, bo jestem na tydzień w Istewnej. I akurat, żeby odpocząć, pozamykać sprawy, no i na kilka miesięcy wyjeżdżam do Olsztyna. Na tam ile? Dłużej? Ciężko powiedzieć na razie. Aha. Póki co na sezon dostałem umowę o pracę na 3 miesiące, więc zobaczymy, albo się to przedłuży, skrócić raczej nie, ale zobaczymy. A też przy okazji fajnie, bo pozwiedzam tą część Polski, którą tak troszkę mniej znałem, czyli tam północ, Mazury, Suwałki, Puszcza Białowieska. Ale to tak wybierałeś pod tym kątem miejsce pracy, czy przyszło miejsce pracy i teraz dopasowujesz swoje zainteresowania do tego miejsca? No, w Olsztynie byłem dotychczas dwa razy. Raz właśnie na festiwalu podróżniczym, taki studencki organizują, a drugi raz jak robiłem patent żeglarski. To było przed tym, jak przepłynąłem ocean z Afryki. No i jakoś tam fajnie się czułem. Tak, miejsce fajne. Też ta praca jest trochę tak po znajomościach, bo znajomych mają firmę. Ktoś tam udostępnił, zobaczyłem, podeszłem CV-kę. I chwyciło. Chwyciło. Jeszcze rozmowę kwalifikacyjną miałem podczas szlaku. Aha. Jeszcze wideo, jeszcze z każdej strony śnieg. To było oryginalne dość. Śmiesznie wyszło, ale... No to nietypowa rozmowa kwalifikacyjna, to trzeba przyznać. Okej, Piotr, no to co? Ja ci życzę, żeby te twoje pomysły coraz bardziej się tam realizowały, coraz więcej, znaczy może nie coraz więcej, sukcesywnie, żebyś kolejne realizował, żeby ci było zawsze, żeby się udawało zawsze, no i żeby to serducho tu w Minie Istebnej biło dalej i kiedyś się znowu spotkamy, poopowiadamy o tych dalszych planach, bo teraz znowu lecisz dalej, więc nie zatrzymuj się za bardzo. Super, dzięki Józku. Dzięki. Szanowni Państwo, więc Piotrek Kilian, podróżnik, człowiek niespotykanej energii i pomysłowości był dzisiaj moim i Waszym gościem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego razu. Pozdrawiam.